Dobra, nagrywam z pożyczonego telefonu, bo mój dostawał szału. Więc tak jak wspominałem, zanim właścicielka przyjdzie i będziemy się kłócić o hajs, to ja wam pokażę, jak to jest zrobione ogólnie i dlaczego tak mówię ogólnie, że będziemy się kłócić, bo jak na tą chwilę to wam powiem, że po kilku dniach widzę ten dom, widzę te pokoje i nie wierzę, o co chodzi tak naprawdę, dlaczego my tylko robimy tą ścianę i naprawiliśmy tam jakiś suficik, czy przykryliśmy tutaj sufit nowymi karton gipsami. To jak widzicie, jest pozaciągane, to jest wstępnie tylko na raz pomalowane tą farbą na nową szpachlę, tutaj na nowy plaster. My używamy takiej farby z Leylanda. Także ogólnie jest wszystko przygotowane po odmalowanie. Tak wam powiem szczerze, no tu ściana, jak widzieliście, była w opłakanym stanie, naprawiona, zaciągnięta cegolem C45. Tutaj plasterboard poszedł na sufit. Tutaj też dziurę żeśmy zakryli karton gipsem z kątownikiem. Ten cały sufit też był wymieniony. No, powiem wam szczerze, zaczynam mieć trochę wątpliwości. Robota robotą, ale my zrobiliśmy jedną tysięczną, która naprawdę powinna być naprawiona w tym domu. Cała reszta nie tylko wygląda źle, ale też dom jest strasznie brudny. No, sami widzicie, jakie są brudne te drzwi na przykład. Ściany też są w opłakanym stanie. Podłoga rozpada się tam, gdzieś ktoś już naprawił płytą. Łazienka, która jest na dole pod tymi schodami, które też się trzęsą, jest rozebrana, nie ma jej w ogóle. Tu dla przykładu wam pokażę, jak wyglądają ściany. W każdym z tych pokojów wygląda podobnie. Powiem szczerze, przerażony jestem. Tu te wszystkie brudy na ścianach. Trochę jestem nerwowy, bo też mówię, umówiliśmy się z panią na piątą i jej nie ma. Będzie grała z nami w klocki. Tak nie wiem, chyba będziemy musieli to zerwać zębami, bo ja na pewno nie będę pracował za darmo. Wiecie, trochę mi to się nie zgadza, te całe naprawianie tutaj, szpachlowanie tej ściany, gdzie cała reszta tak naprawdę krzyczy i prosi o to, aby się tym zająć. No. A, w łazience, stary, zapomniałem wam powiedzieć, mówiłem, tam jest dziura w podłodze w ogóle, nie? Wyobraźcie sobie, tam można wpaść nogą. Światełka, poprosiła mnie ta pani, żebym światełka zobaczył, co jest z nimi w tej łazience. Okazuje się, nie chcę was oprowadzać, żeby nie było później posądzeń. Ale światełka wypadają z sufitu, a jedno z nich nawet na samym prysznicu, na suficie było zaklejone taśmą, wyobraźcie sobie, tylko, bo wypadało z sufitu. Ja zajrzałem tam do tych lampek, okazuje się, że prąd jest, żarówki nie te. I to było kiedy? W czwartek, w tamtym tygodniu. Ona miała kupić tylko głupie żarówki, wiecie, żeby te lampy tam działały, nie, w tej łazience. No i no, na tą chwilę dalej żarówek nie ma, czyli po ciemku normalnie ludzie siedzą na kibelku i pod prysznicem, a pogoda jest jaka jest, no jest zimowa pora, no zobaczcie, jest ciemno, nie? Tam w kibelku nie ma światła, gwarantuję wam. Także na tą chwilę mały tylko stresik, mam nadzieję, że będę się mylił, że pani po prostu chciała to zrobić, co było najgorsze, może i najgorsze, ale tak jak tam widzicie na przykład, o, płytami. Ściany są pozakrywane, poprzybijane na gwoździe, jakieś, nie wiem co to jest, jakaś sklejka i tak w każdym pokoju, no tragedia, ten karpet to sam spada pod nogami, trzeba delikatnie po nim chodzić, żeby się nie zawinął. Nic, słuchajcie, nasza robota jest zrobiona, znowu cacy, poszpachlowane, poszlifowane, pomalowane, także z naszej strony jest cacy, nie? To co jest tutaj ukryte, ta cała tragedia, to już nie moja wina, nie mogę nic z tym zrobić.